TV Niebiescy, telewizja kibiców ruchu Chorzów. Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Dobrze wiemy, że trwają wakacje z ruchem. Jesteśmy w drugim odcinku cyklu Bajtle pytają. Jeśli podoba Wam się taki cykl, zostawcie łapkę w górę i możecie coś skomentować. Fajnie, fajnie was widzieć. Ja nazywam się Łukasz Janoszka i jestem tu z kolegą Mateusz Winciarz. Także czekamy na Wasze pytania i mam nadzieję, że sprostamy Waszym oczekiwaniom. No tak, tak, masz tyle pytań, to zaczniemy od Ciebie, no. Ile zdobyliście pucharów? Dużo! Ja chodzę do tej szkoły i wszystko widzę na WF-ie. No, tylko że to też... Ja nie wiem, a chodzę do katowickiej szkoły. A ja mieszkam w Katowicach. Aha, no dobra, to żeby odpowiedzieć na Wasze pytanie, to też musicie wziąć pod uwagę, że te wszystkie puchary, które są u Was w szkole, to też nie wzięły się stąd, że zrobiła to jedna drużyna. W szkole pewnie puchary są z wielu roczników i dlatego też tych pucharów tyle jest. Jeśli chodzi o nas, ile pucharów zdobyliśmy, no to no ja muszę przyznać, że zawsze byłem drugi. Nigdy nie zdobyłem jeszcze pierwszego miejsca, bo czy to w rozgrywkach ligowych, czy w rozgrywkach pucharowych, to zawsze był albo srebrny, albo brązowy medal. Proszę pana, chciałbym panu powiedzieć, że ja chodziłem z przedszkolą na takie mecze i zdobyłem chyba drugie miejsce. Czyli masz tą samą sytuację co ja, też jesteś drugi. No? Kiedy przyjdziecie do ekstraklasy? To nie jest to takie łatwe, natomiast cel jest teraz do drugiej ligi. Zobaczymy, co będzie dalej. Na pewno przed nami ciężka praca. No i musimy ciężko trenować, żeby tam być. Ile strzeliliście bramek? Teraz akurat był taki okres, że tych meczów ligowych nie było za dużo, więc też nie było za bardzo okazji, żeby te bramki strzelać, ale mam nadzieję, że przez to, że tyle na te bramki czekamy, w najbliższych tygodniach, bo liga już niedługo się zbliża, będzie tych bramek bardzo dużo. Ile dostajecie pięcie? O, no to jest dobre pytanie. Ja myślę, że tutaj nie będziemy rzucać kwotami, ale myślę, że odpowiemy tak, że na początku swojej przygody, kiedy podpisuje się kontrakt, są te pieniążki stosunkowo niższe, a potem im dalej w las, im tym się jest lepszym, im tym się bardziej oczywiście stara, bardziej się rozwija, to te pieniążki mogą być większe. Ja chciałam powiedzieć, że ja na tamtym stadionie byłem z Robertem Lewandowskim i biegałem. Na którym stadionie? Na tamtym. Na stadionie ruchu? No. Śląski. Moja babcia przyszła. Z Lewandowskim? No. A ty tam też byłeś. W którym meczu zdobyliście 8 bramek? 8 bramek to zdobyłem jeszcze, jak chodziłem chyba do gimnazjum. To właśnie tutaj w UKS-ie, jak jeszcze grałem. To było takie, może no, z 8 bramek było. Czekaj, tam jeszcze kolega nie pytał to. Ileż waszym występem wygraliście meczy? Ciężko odpowiedzieć na to pytanie, bo nie da się tak odpowiedzieć, po ilu występach wygraliśmy meczów, bo na to pracuje cała drużyna, więc to nie jest gdzieś tam indywidualna praca. Wiadomo, że każdy indywidualnie dokłada cegiełkę do tej wygranej, ale jeśli chodzi o indywidualne jakieś tam zwycięstwa, to myślę, że nie można tak tego określić, po prostu gra cała drużyna. Ile mieliście lat, kiedy dołączyliście do ruchu Chorzów? Ale chodzi ci do pierwszej drużyny, czy do tutaj do juniorów? Do pierwszego treningu po prostu. Do pierwszej drużyny? Tak. No ja wydaje mi się też, tak dokładnie nie pamiętam, ale wydaje mi się, że było to w wieku 17 lat, gdzieś zacząłem już uczęszczać na te treningi pierwszej drużyny, no i od tamtej pory tak to już jest, że w tych seniorach zostałem.
U mnie gdzieś był półtorej roku, dwa lata temu pierwszy trening, właśnie jak jeszcze byłby w drugiej lidze. A kiedy skończycie swoją karierę? No jakbyśmy mieli powyżej 30, to i bym miał skończyć karierę, to już bym skończył tą karierę 3 lata temu, bo już wtedy wkroczyłem w wiek, który przekroczyłem 30 lat, ale na razie nawet nie myślę o tym, kiedy mógłbym tą przygodę z piłką skończyć, bo w dalszym ciągu jest to moja pasja, w dalszym ciągu jest to coś, co mnie cieszy, coś, co lubię robić, więc na ten moment nie myślę o tym. I mam nadzieję, że będzie to trwało jeszcze jak najdłużej. Myślę, że Wini nawet nie ma co odpowiadać na to pytanie, bo on jeszcze ma tyle lat grania przed sobą, że już w ogóle o tym nie myśli. Ile jesteście warci? Ile jesteśmy gdzie? Warci. Po prostu jakby jakiś trener, po prostu już jakiejś innej drużyny chciał was wymienić, to ile by dostał trener z Ruchu Chorzów 5? Ja myślę, że to nie trener by dostał te pieniążki, tylko one by trafiły na konto klubu. Dokładnie tak, żeby to sprostować, żeby ktoś nie pomyślał, że to trener dostaje pieniążki za to, że się sprzeda jakiegoś zawodnika. Trzeba by to było sprawdzić. A jeśli chodzi o naszą wartość, to w moim przypadku ciężko to ocenić, bo już jestem zawodnikiem, który ma swoje lata, więc takich zawodników już raczej się nie kupuje, ale myślę, że tutaj Mateusz może coś więcej na ten temat powiedzieć. Przepraszam, Messi ma 39 lat, a go dalej kupują inne drużyny. No to są takie pojedyncze przypadki. Ile graliście z GKS Katowice? Ja wiem ile, ale się pytam, czy wy wiecie? W pierwszej drużynie jako senior to jeszcze ani razu, ale w juniorach czy tramkarzach to tych meczów było naprawdę dużo. Też nie pamiętam meczu, w którym grałbym przeciwko GKS-owi Katowice w barwach Ruchu Chorzów. Chyba takiego nie było. Stresowałeś, kiedy byłeś do pierwszej drużyny? No, pierwsze treningi na pewno były stresujące, bo samo wejście do szatni, gdzie zawodników, którym się za chwilę miało podać rękę, przywitać się z nimi, oglądało się w telewizji, to już było takie wydarzenie, a co dopiero gdzieś wejście do tej szatni i gdzieś przebywanie w tym towarzystwie. Dla mnie to było mega stresujące, ponieważ jak chodziłem na mecze Ruchu, a zaraz miałem tutaj być właśnie z kolegami w szatni, więc stres na pewno był. Czy chcesz być taki sam jak twój ojciec? No, muszę przyznać, że to jest dobre pytanie, bo często było ono zadawane, jak byłem młodszy i gdzieś od początku, jak zacząłem chodzić na mecze i kibicowałem tacie jeszcze, jak grał w Ruchu Radziąków i GKS-ie Katowice, to zawsze chciałem mu dorównać i zawsze też chciałem być piłkarzem, bo tak jak mówię, było to takie dla mnie bardzo, bardzo ciekawe i bardzo fajne to, co się działo i na stadionie i gdzieś dookoła. Także od zawsze chciałem być taki jak tata. Czy pan ma jakieś zwierzątka? Ja mam w domu dwa zwierzątka. Mam psa Maltańczyka i mam małą małpkę w domu. Marmozetę białouchą, jak sobie przyjdziecie do domu, możecie sobie sprawdzić, jaka to jest małpka i będziecie wiedzieli, jakie zwierzątko mam w domu. Ja mam małego pieska Jorka, taki nasz ochroniarz w domu. Ile? Czy jak byliście, jak mieliście mało lat, to wtedy było po prostu to, co tutaj teraz jest? Jak ja tutaj przychodziłem, to był taki trening Ruchu Chorzów? Kiedy ukończyłem gimnazjum, przeszedłem do szkoły w Chorzowie i właśnie wtedy zacząłem grać tutaj w juniorach, to troszeczkę inaczej to wyglądało. Trawy tutaj w ogóle nie było. Tej sztucznej trawy to już
to już nie mówię. Było po prostu, boisko jeszcze było odwrotnie, w odwrotnym kierunku. I praktycznie boisko składało się z żwiru i z gliny. No, nie było takich warunków jak teraz. Ile trener na was krzyczał? No, raczej trener stara się na nas nie krzyczeć, raczej stara się. A na mnie zawsze krzyczy. Ja! Bo ty to ty. Na mnie trener jak coś to nie krzyczy, ale... Chcieliśmy wam bardzo serdecznie podziękować za to spotkanie. Było nam bardzo miło, mam nadzieję, że dowiedzieliście się. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się to czego chcieliście i jeszcze raz wam serdecznie za to dziękujemy. Dzięki.